wyjaśnienia, to wam zacytuję, bo przed chwilą dostawałem kilkanaście, dostałem SMS-ów. Jeden właśnie dostałem, przeczytam wam z serca kaszu. I to w ramach wyjaśnienia wam przeczytam, co Polacy, bynajmniej na Kaszubach, i co w Polsce Polacy myślą. Nie, to nie tylko to, że to na pewno jest sprostowanie. Tak. I to dotyczy, bo chodziło o moje wystąpienie, że było niegodne, że takie i siakie. To wam przeczytam. Co dostałem w SMS-ie? Cyniczni politycy chcą za wszelką cenę podburzyć naród przeciw reformie wymiaru sprawiedliwości. Elita naszego narodu została wymordowana przez niemieckich hitlerowców, bolszewików i komunistów, narzuconych nam i polskiego chowu. Część przedwojennej palestry sądowej po wojnie sprzedała się, reszta została zbita lub wyrzucona z pracy. Dzisiejsi sędziowie to nierzadko dzieci i wnuki tamtych sędziów lub osób, dla których ci ludzie są i byli autorytetem, więc ich postępowanie także. Często te autorytety sędziowskie to cyniczni mordercy naszych żołnierzy wyklętych. Nie można ich wyrzucić, tych zepsutych, resortowych dzieci, jak ludzi, którzy pracowali dla bezpieki, ale można poprzez państwo w interesie społeczeństwa mieć nad nimi kontrolę. W przyszłości pojawi się więc więcej wspaniałych sędziów w naszym zmęczonym, zniszczonym przez komunę kraju. Korporacja sędziowska przestała bronić ludzi, przestanie bronić ludzi niegodnych. Ludzie, którzy stają w obronie dzisiejszego prawa, tak naprawdę bronią zastałego, już kończę, które się mało zmieniło do mojego tego, jak od czasów komuny, narzuconego nam po wojnie sędziowskiego układu. Ostatnie zdanie. Olbrzymim kłamstwem jest nażywanie walki z układem postkomunistycznym w korporacji sędziowskiej. Informuję, że lista mówców została wyczerpana.